Dzień dobry, nazywam się Jarek Uściński, jesteśmy w restauracji Moonsfera, a gospodarzem programu jest Ambasada Stanów Zjednoczonych. Projekt Delicious Let's All Grill, produkty oczywiście amerykańskie i to jakie? Wołowina, o której mógłbym się rozpływać i mówić bardzo wiele. Antrykot, polędwica, rozbew. Kto pracował na tej wołowinie wie, że naprawdę trzeba troszeczkę serca mu dać, a wynik będzie zawsze taki sam, piorunująco pyszny. Ale to również mintaj, dzika ryba, łosoś, ale ten alaskański, prawdziwy, dziki, bataty. Bataty z różnych krajów do nas przyjeżdżają, ale przyjeżdżają też ze Stanów i na szczęście są całkiem łatwe do kupienia w Polsce. Mamy ryż, taki normalny, jak czasami widzicie w sklepach, można upolować. On jest naprawdę prawdziwy. Mamy też dziki ryż, który jest wąski i obrzydliwie długi. Najtrudniejszy do nabycia i najcenniejszy dla każdego kucharza, który zna jego wartość. Program Delicious Let's All Grill z Ambasadą Stanów Zjednoczonych jako gospodarzem możemy chyba przyznać, że udał się nam dobrze. Goście zjedli wszystko, wyczyścili wszystkie części, które tam były. Więc co mogę powiedzieć? Produkty sprawdziły się, goście potwierdzili swoimi opiniami bardzo na bieżąco, bo widzieliśmy to, zresztą wracali po 3, po 4, po 5 razy, więc jedzenie się sprawdziło. Wołowina, zawsze ją kochałem, więc cóż mam powiedzieć, korzystajcie z tych produktów, bo i łosoś, i mintaj, ryby dzikie, nie takie hodowlane, z różnych hodowli, ale właśnie te prawdziwe produkty pokazały się nam dzisiaj i goście mogli ich spróbować. Dziękuję.